Siemano, tutaj Maciej GMP40, witam was bardzo serdecznie w 8 odcineczku z Kaiko i Kokosz Szkoła Latania. 8 odcinek, wracamy do Mirmiłowa, okazuje się, że zbójcerze, czyli te ziomy, które tutaj właśnie do nas maszerują, napadli na Mirmiłowo i się źle dzieje. A co robi Kokosz? Tego nie sposób powiedzieć. W ogóle to jest takie smutne, gra się nazywa Kaiko i Kokosz, a tak naprawdę jedynym bohaterem jest Kaiko albo Kokosz, w zależności kogo wybierzemy, ale tak czy inaczej jest to jeden bohater. Tak się zastanawiam, co za problem było zrobić drugiego komputerowego bota, który nawet by tylko łaził, ale jednak łaził z nami, żeby to było naprawdę Kaiko i Kokosz, a nie Kaiko albo Kokosz. Panowie, ja tu jestem. No, nie ma takiego uciekania przede mną, jak już chcecie walczyć, to walczcie. O proszę, a przez ten krzaczek w poprzednim odcinku nie dało rady przejść, a teraz już można, ops. O, słyszałem wreszcie dźwięk wybuchu, cześć wiewióra, uii. Ale bombardierów jest tutaj po prostu. Zmasowana ilość. Ops. Za niski jestem. Kokosz by pewnie już go dosięgnął. Tu jest jakiś wajchen. Poruszę ten wajchen. A, otwieram sobie bramkę. Super, ups. Jak będzie przeładowywał, to znaczy wyciągał kolejną bombę. Andrzej, dokąd wybiegniecie, skoro ja jestem tutaj? Tego nie rozumiem. Dokąd wy się wybierać? Super. I bum. Kolejna wiewiórka sobie lata. I kolejni przeciwnicy do rozwalenia. Panie, panie, gdzie... Kolejny resp chamski. Ja naprawdę nie lubię respów. Ale w grach dziecięcych to jest jeszcze gorsze. Jak jakiś dzieciak by chciał zebrać wszystko, ale to dosłownie wszystko, to nie może, bo to się za wami takie coś respi. Kolejna osada i zbójcerzy od groma. Taniec z gwiazdami. Ślizg i bum. Nie złapię tej bomby, sorry, przykro mi. Nie bawię się. Łapanego. Dobrze. Tam mamy kolejnych ziomeczków do pogromienia. Super. Boom. Tam mamy iść. Ale ja bym sobie skręcił jeszcze tam, bo tam mogą być ciekawe rzeczy i tam też się coś świeci, tam jest jakaś dźwigienka. Więc tak tam muszę podejść. Ej, opa! Chodź, chodź wa, panowie. Au! Co mnie dziabiesz? Zaraz zbiorę sobie życie. Nie ma takiego bicia. Zaraz. Chciałem coś zrobić na telefonie, żeby mi nie migało, a się otworzyło zupełnie co innego. Ach, ta nowoczesna technologia. Czasami nazbyt nowoczesna. Dla mnie nawet już. Dla człowieka mającego niecałe 19 lat. Kolejna wysepka. Tam jest ta brama, ale ja tę bramę przecież... A, bo to jest kolejna dźwignia pewnie, nie? Jest jakieś dwuetapowe otwieranie. Albo coś innego jeszcze otworzyłem, nie wiem. Przekonam się dopiero później pewnie. Okidoki. Jołki-połki.
Idziemy po krzaczkach, bo tam mogą być jakieś dobroci. A ci panowie nie są dobroci. W ogóle widzieliście taką wysoką trawę kiedyś? Znaczy wiem, że taka istnieje, ale... Ale chyba nie takie było zamierzenie twórców. Żeby robić taką wysoką trawę, a... Ktoś użył mączki kostnej z Minecrafta, no i taki efekt jest, no. Kajko, ty mnie nie denerwuj, dobrze? Naucz się skakać. Jest tak zwane skakanie sekwencyjne. Myślałem, że to jest złote drzewo z monetkami, ale nie. To nie to. I kolejni się pojawili. Co z tego, że była brama zamknięta? Niby nie zdążyli w takim tempie przybiec. Cześć! Dobrze. Dobrze. No to... pokraczuję dal. A, wątek edukacyjny, język czeski. Wow, wieża! Wow, co na niej jest? Co to za dziwne wieże? Można tam włazić? Pewnie nie. Po prostu tak to stoi. Kajko jest... ma za niski level, żeby włazić po drabinach. Chociaż... sprawdźmy. Nie no, jest nawet szczebelek obcięty, nie wejdziemy. Szkoda. Bym od razu wziął jakieś MP40 i nakurzał. A nie, to nie ta gra. Tam jest Mirmiłowo. Tup, tup. Kajko biega na wstecznym. Tu jest jeszcze jakiś. Zbójcerz. I załatwione. I posprzątane. Nie, jeszcze jeden. No, posprzątane. Witamy w domu. Super, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie w linki z opisu. No i cóż, kolejny odcinek i ostatni odcinek przed nami, tak więc... Nara!